Widoki są coraz piękniejsze. Robimy taki mały kącik kulinarny. O, zobaczcie, takimi tarasami się idzie. Ze Śródmieścia do Warszawy Centralnej, bardzo wygodny pociąg podmiejska SKM-ka na lotnisko. Jedzie 23 minuty, a więc niby trzeba kupić ten bilet trochę dłuższy, 75-minutowy. No, jazda bardzo wygodna, przejście tylko z Centralnej Warszawy tunelikiem, kupienie biletu i zaraz jesteśmy na lotnisku. Pół godziny z dworca centralnego przyjechaliśmy na lotnisko. Bardzo wygodnie, SKM-ką. Bilet na 75 minut kupiliśmy, bo jedzie podobno 23. No i jesteśmy już po odprawie paszportowej. U mnie coś to długo trwało. Już myślałem, że mnie nie wpuszczą, nie wypuszczą. I sobie czekamy na odlot. Odlot mamy o 14:10. Na razie ludzi na odlot, na ten lot za dużo nie widać. Idziemy do samolotu. O, schodkami. Coś tu jest. Czekamy na pasażerów tranzytowych. Nie wiadomo, ile to zajmie. Nikt nic nie mówi. Ale generalnie odprawa paszportowa nie była taka sprawna. Coś się oczywiście do mnie przyczepili, jak zwykle. Nie wiem, czy ktoś mi tam gdzieś coś nakreślił na mojej karcie. Zawsze są jakieś problemy. No ale jakoś przeszło po 7 czy 8 minutach. Także czekamy na odlot do Podgoricy. Obowiązkowa kontrola paszportowa. Ale szybko się ubijają chłopaki. No i witamy na lotnisku w Podgoricy. Mały budyneczek. Mało ludzi. Przed lotniskiem parkingi, taksówki. Linii autobusowej tutaj nie ma, trzeba sobie radzić inaczej. Później powiem jak. Jesteśmy już w Kotorze. Rzucam kilka przebitek ze Starego Miasta, które zresztą robi na mnie bardzo duże wrażenie. I pokrótce powiem, jak tu dotarliśmy. Z Trójmiasta jechaliśmy pociągiem Express Intercity do Warszawy. Bilet kupiony około miesiąc przed wylotem w cenie 50 zł, czy coś bardzo blisko 50. Podróż do Warszawy jakieś dobre 2,5 godziny. W Warszawie SKM-ką
linią S2 pojechaliśmy na lotnisko. Bilet kupiony 75-minutowy za 4,40 w automacie na peronie. Na lotnisko przejazd trwa około 30 minut. Lot liniami lotu. Lot trwał aż godzinę 40. Z lotniska w Podgoricy mieliśmy zamówioną taksówkę. Za 7 euro zawiózł nas na dworzec autobusowy do Podgoricy. Stamtąd pojechaliśmy autobusem do Kotoru. Cena biletu 7 euro, czas trochę ponad 2 godziny. Apartament mamy dosłownie 4 minuty od murów Starego Miasta. Aha, miałem jeszcze powiedzieć, jak dojechać koleją z lotniska. Otóż trzeba udać się na przystanek kolejowy, który się nazywa Aerodrom. Jest to na piechotę około 15 minut od lotniska. Droga jest tylko w jedną stronę od lotniska. Tam czekacie na pociąg. Jedzie co godzinę za euro 20 do centrum Podgoricy. Fajna przejażdżka ponoć, ale trzeba trafić na godzinę odjazdu, bo czekać całą godzinę to szkoda czasu. Nazwa miasta Kotor wywodzi się od słowa dekatera, ze starogreckiego słowa katareo, które oznacza gorąco. Pierwszą osadę mieli tu w III wieku przed naszą erą Ilirowie. Po nich osiedlili się tu Grecy, którzy założyli port handlowy o nazwie Akurium. Na Stare Miasto prowadzą trzy bramy. Brama morska jest jednym z symboli Kotoru. Była to główna brama wjazdowa do miasta. Została zbudowana w średniowieczu. Po II wojnie światowej nad wejściem umieszczono tablicę i datę 21 listopada 1944 rok poświęconą wyzwoleniu Kotoru spod okupacji niemieckiej. Kolejna brama południowa przy bastionie Gurdic to według nas dociera tutaj mniej turystów i nie jest tak oblegana, ale razem z bastionem tworzy przepiękny widok dla oka. Trzecia brama północna prowadzi od mostu na rzece Skruda. Równie bardzo ciekawy widok na mury obronne, Campana Tower i zbocza gór. Do obejrzenia jest jeszcze sporo perełek. Na przykład wieża zegarowa z XVII wieku. Jest to dzieło Wenecji. Znajduje się zaraz po przejściu przez bramę Wrata od Mura. Serbska cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja. No już istniała od 1810 roku, ale spłonęła w Wigilię 1896 i została odbudowana w latach 1902-1909. W planach mamy jeszcze wejście na szczyt fortecy Świętego Iwana, pewnie jutro. Chcemy też pojechać do Budwy, a już z Podgoricy udać się szlakiem pieszym do prawosławnego klasztoru założonego w XVII wieku przez Bazylego, Monastyr Ostro. Jest to najczęściej odwiedzany przez pielgrzymów i turystów monastyr w Czarnogórze. To chyba już na tyle dzisiaj. Jeśli się podobało, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę. Do zobaczenia.